Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jak widzicie na tapecie komunie, to taki temat już teraz bieżący bardzo. My też już bardzo dużo wykonujemy zamówień właśnie takich komunijnych i postanowiłam sobie, że zrobimy sobie coś razem, zwłaszcza, że dostałam takie, wiecie, do sprawdzenia, do zobaczenia, jak to wygląda, przepiękne i fantastyczne takie bazy do zaproszeń. To są takie opakowania. To są bazy z Craft Corner i znajdziecie je w sklepie właśnie pod hasłem etui na zaproszenia, etui na vouchery, coś takiego. I one są chyba tam w kolorze, są takie właśnie DL-ki i kwadratowe i występują w kolorze białym i ekri. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam do sklepu i potem do kompletu zrobimy sobie takie pudełeczko. One też są, one chyba mają te akurat 3,5 cm, ale pudełeczka są w przeróżnych rozmiarach, w przeróżnych kolorach i chyba tam jest też do wyboru rozmiar pudełeczek, o ile mnie pamięć nie myli. Do tego wycięłam sobie piękne grafiki Small Wingles Shop i to jest taka właśnie kwiatowy wzór, ale on tak jakby składa się tu w taką hostię, w krzyżyk. Bardzo mi się to spodobało. Mam wycięte też takie falbaneczki do tego już podklejoną. Tą mam podklejoną akurat. Te mnie. I wycięte mam to z wykrojników takich kółek i takich falbanek właśnie z otworkami, z dziureczkami. To mam bardzo stare wykrojniki, bo Wam już nie powiem, z czego one są. Pamiętam tylko, że kupiłam je jeszcze kiedyś w scrapbooking shop. I mamy białą wstążeczkę. Także pudełeczko i to odłożymy sobie. Tu mamy bazę DL-kę, a ja postanowiłam sobie zrobić bazę na bazie kwadratowej. Wybaczcie, wszędzie pełno mam brokatu. Robiłam zaproszenia z czerwonym brokatem i po prostu zaraz oszaleję. Ja mam taki folder do wytłaczania, też stary jak świat, który ma takie jeszcze tutaj paseczki, ale to można folderem sobie właściwie każdym, jaki chcemy wzorek tutaj wykonać. Ja taki sobie wymyśliłam. Możecie zrobić na pustym tle, możecie sobie wytłoczyć całe. I tutaj chciałabym zrobić tę tasiemkę. Można zostawić bez, ale ja stwierdziłam, że zrobię sobie z tasiemką i żeby to nam się fajnie złapało, zaraz sobie to ciachniemy taśmą, oczywiście taśmą, jak żeby inaczej. Nie chciałam robić takiej, bo najpierw myślałam, że zrobię sobie na obkoło, ale tu potem wkładając zaproszenie może nam zahaczać o tą taśmę, więc stwierdziłam, że zostawimy to bez. Tu też sobie mogę to przytrzymać, bo tego i tak nie będzie widać, a tu mamy to pewniejsze. O, widzicie? O, to sobie będzie się ładnie trzymało. Czekajcie, szybko sobie przesuniemy tą stronę. O, teraz to miałam krótkie. I zobaczcie, teraz sobie ładnie zawiniemy tu. Jak ktoś znajdzie na to prostszy sposób, to może sobie to robić inaczej. No ja chciałam, zależało mi na tej białej wstążeczce tutaj. A tak jak mówię, chciałam, żeby ona nam się schowała tu w tym, na tym płatku, bo potem nie będzie nam to przeszkadzało, kiedy będziemy wkładali zaproszenie. Można też sobie taśmą przejechać po całej długości, taką dwustronną i na tym złapać, z tym, że już tak mniej więcej z doświadczenia wiem, że najczęściej te taśmy jednak mają troszeczkę inny kolor i kiedy podklejamy pod białą tasiemkę, to brzydko widać od spodu tę taśmę, więc jeżeli komuś zależy na estetyce, to lepiej nie ryzykować. I z drugiej strony ja sobie tu podkleję tasiemką. Jak wiecie, ona lepiej złapie nam ten kawałeczek tylko. Dobra. I już więcej nie, bo to tutaj
Fajnie, oj. Troszeczkę sobie. Uhuhu. Wiecie, że taśmy są, że materiał ciężko jest przykleić tak od razu do kleju, więc i już sobie to zdejmiemy. Gdzież ja mam klej? Kleimy sobie. I ja zawsze, kiedy kleję na kleju, najczęściej kleję na kleju właśnie skrzydełeczka takie przy zaproszeniach, zostawiam sobie na chwileczkę, żeby ten klej tak delikatnie przystygł. Jeszcze sobie, dobra. I w tym czasie może sobie tutaj podkleję od razu tą, tak jak mówię, ona jest tutaj na już na dermacie podklejona. Ja miałam z drugiej strony nadrukowane, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo to jest i tak przyklejone do i ciach. Dobra. Najlepiej sobie to jeszcze przykleić, zanim kleimy pod spód. No ja już tak, wiecie, chciałam być przygotowana. I piękne są te grafiki, bardzo ładnie prezentują się na zaproszeniach, więc zdjęliśmy sobie taśmę i teraz tylko przyciskamy delikatnie, żeby tutaj równiutko nam wyszło. One są idealnie docięte, więc myślę, że tutaj nie będzie nikt miał już z tym żadnego problemu. Zobaczcie, pełno brokatu. Dociskamy sobie z tej strony, nam łapie klej, łapie nam taśma. I tak wygląda nasz front. I teraz możemy sobie tutaj przymocować. To jest bardzo proste zaproszenie. Takie, wiecie, nieskomplikowane. Bardzo fajne są te etui. Bardzo przyjemnie mi się z nimi pracowało. Więc czekajcie, teraz sobie na chwilę podniosę, żeby było równiutko. Dobra. Bardzo przyjemnie mi się pracowało z tymi etui. Bardzo fajnie się składają. Wiecie co, bez problemu, bo tylko zaginamy z boczku te płatki. I właściwie ozdabiamy przód. I no, kto woli, kto lubi na bogato bardziej, może na bogato. Ja chciałam taką bardzo prosty wzór i chociaż w ogóle zauważyłam, że w tym roku właśnie klienci tak jakoś takie prostsze bardziej tutaj życzyli sobie prostszych wzorów, nie takich jakichś mega bogatych. Dlatego uznałam, że to będzie świetny pomysł. Grafika jest przepiękna, bardzo mnie oczarowała, bardzo mi się podoba. I co teraz? Teraz pudełeczko. Ono jest takiej wielkości, tak jak mówiłam, już 3,5 cm. Składamy sobie bardzo prosto. Wiecie, że pudełeczka, gookboxy i tu wszystkie są po prostu obłęd. Składacie, ciach, jest gotowe. Zobaczcie, i mamy takie malutkie pudełeczko, do którego możemy włożyć no cokolwiek nam się tutaj, czy to Raffaello, czy nie wiem, Ferrero Rocher. To jest taki na jeden cukiereczek, bardzo fajne. Albo jakiś inny drobiazg, czy to breloczek. Są takie teraz ładne, małe breloczki, widziałam. I teraz mamy tak, tu mamy mniejszą tą koroneczkę. I przykleimy sobie też, zrobiłam mniejszą grafikę do tego oczywiście. Ciachniemy to sobie tak, że nam podstaje sama koroneczka. Zobaczcie. No urocze są te grafiki, naprawdę. Czekajcie, bo teraz nie wiem, z której strony zamykałam tu. I nasze. O, tutaj. I teraz miałam troszkę dylemat, czy mocować to tą grafikę na bezpośrednio na pudełku, czy zrobić ją na kosteczce 3D. To już jest, ja myślę, że kwestia gustu i tego, jak każdy z Was tam chce sobie to przymocować. Ja uznałam, że najwygodniej, najpraktyczniej będzie to po prostu zrobić bezpośrednio na pudełku. No, żeby tam na stole potem.
Widzicie? Troszeczkę przekręcam do siebie, żeby lepiej widzieć. Jest ok. I żeby wszystko grało i pasowało, sobie tutaj zrobimy kokardkę. W związku z tym, że to pudełeczko, wiecie, nie jest takich jakichś obłędnych rozmiarów, to można tutaj go tak troszeczkę. Będzie wielki duchem. Tak jak wspominałam, rozmiary pudełek tam chyba różne są. O ile mnie pamięć nie myli, możecie jeszcze większe mieć. Ten ma 3,5 cm, jest idealny, żeby ślicznie położyć obok każdemu. O, czekajcie, tak, widzicie, jak robię coś, to ciężko mi mówić. Dobra. Chcę, żeby ładnie wstążeczka wyszła, więc trzeba ją tu troszeczkę po. O, teraz. I dociskamy. Okej. Można zostawić tak, żeby troszeczkę tutaj zwisała. A można uciąć, jak ktoś woli, tak całkiem króciutko przy górze. Ja lubię, jak jest takie. Chociaż. Dobra, patrzymy. Dobra. I oczywiście opalamy końcówki. Obowiązkowo. I zobaczcie. Takie pudełeczko, maleńtasek śliczny na drobny upominek dla gości. Do kompletu z zaproszeniem. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie. Bardzo podobają mi się te bazy. Bardzo, tak jak mówiłam, już fajnie mi się z nimi pracowało. Zapraszam Was właśnie do sklepu Craft Corner. Tam możecie zapoznać się z ofertą tych pudełek, z kolorami. Tak jak mówię, te widziałam w kolorze białym i kraftowym, więc co? Taka jest moja propozycja. Myślę, że fajne, szybkie zaproszenia. Oczywiście tutaj potem każdy sobie tekst. Ja właśnie się zastanawiałam jeszcze, że zrobię taką dziureczkę chyba. Wiecie, jak się włoży tutaj, mogłam przygotować, jak się włoży tutaj kartkę z zaproszeniem, to zrobię dziurkę i zamocuję kawałek tej tasiemki właśnie, żeby można sobie było takie zaproszenie już z środka wyjąć. Także mam nadzieję, że spodobała Wam się moja propozycja. Życzę Wam twórczych chwil i udanej pracy przy projektach komunijnych. I na dzisiaj byłoby to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was do następnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!